Niewyraźnie, bo w piwnicy, ale będzie. Dobra, siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj taki mały wyjazd w góry. Góry chyba, nie? Tutaj już praktycznie. I powiem wam, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Z Hubertem już weszli, to jest zachwytu w zachwyt tak naprawdę z jednej i drugiej strony. Już wam pokazuję. Co propaganda o bateriach, że się palą, że wybuchają innych rzeczy, takich innych rzeczach powoduje w ludziach, że dosłownie idą pod ziemię z tymi bateriami. I to jest normalnie coś pięknego. Patrzcie się tutaj, tu jest ściana i tu kiedyś fundament był normalnie, ściana i tam, no, tam była ziemia, nie? No chłop wziął się za kilof, nawet dwa i zaczął drążyć. Najpierw sobie wykuł dziurę i drąży. I mówi, co mnie będzie tutaj straszyć, prawda? Ja sobie powieszę baterię. Nie w bunkrze, tylko w grocie. Ale czekaj, czekaj, rób sprostowanie. To nie ja. Nie, To nie ja. to nie Hubert. My tutaj na uruchomieniu jesteśmy. Ale mówię, jak grota normalnie. Ja bym to powiedział w Wieliczce. Tylko ściana nie z soli, nie? No coś pięknego, naprawdę. Rewelacja. Także rewelacja. Dobra. I teraz tak, tutaj ten, co się zna, będzie opowiadał, co mamy tu. Co mamy? Panie, mów pan, z czym mamy tu do czynienia? Co to jest za bateria? A no właśnie. Jesteśmy poniżej gruntu. Tak, no tutaj u góry jest płyta betonowa No też. i ponoć przepisy mówią, że musi być jaka bateria? No nie NMC, tak? Nie Tak. ten litowo-jonowy, tylko litowo-żelazowa, czyli LFP. Tutaj Proszę mamy LiFePO bardzo. 4 Tesli z Tesli. 3, Z Tesli Model 3. 3, Z Model Tesli 3. Model 3. Tak. Także bateria z Tesli 3. Bateria na ilu? To co to jest? Bo tutaj mamy podgląd, a będę coś widzieć. Będzie, jest widać, widać ładnie. Podgląd do ogniw. No Mamy co? tak, 108 ogniw już na takiej baterii, 355 V mamy. No i tutaj widzicie ogólnie te parametry. A co najlepsze, bateria ma na razie 4 mm Miliwolty. rozjazdu. Miliwolty, przepraszam, milimetry. Ostatnio za dużo mierzyłem. Także bateria bardzo, bardzo zdrowa. No ale właściciel. No No nie. pomysł przedni. I żeby co nie było, popatrzcie, ja tu dotykam, a to się sypie jeszcze. Także tu będzie zabezpieczone, ale nie, no mistrzostwo świata normalnie. Wkopać się pod ziemię z czymś takim. Ale tu klimat jest. Elegancki. Mamy baterię, bo to jest taka ciekawostka u mnie na kanale. Powiedz mi pan, czym to jest sterowana ta bateria, bo tu jest coś nowego. Co my mamy tu w skrzynce? Co to jest, panie? Bo tam był podgląd, ale z czego ten podgląd idzie? A Co to to jest? nowy sterownik. To Nowy taki sterownik, co nowy to jest? sterownik. Co to jest za skrót? EV, BPM, tak? No BPM. EV, no to tam od tych elektrycznych samochodów to Zankiego to tak zawsze. No, a A BPM? słońce świeci. Dobra, A nieważne, tutaj BPM? treść. No to batery, pak, monitor, też z angielskiego. Z Czyli angielskiego. monitor całych baterii, o może w takim Czyli wolnym tłumaczeniu szybkim. To zarządza tą baterią. Całą, tak. Całą baterią zarządza, żeby było jak? Czy nie? No oczywiście, że bezpiecznie. No, No no oczywiście. słuchajcie, no, da się zrobić to w tysiąc innych sposobów, na różnych rozwiązaniach. Nie wiem, które lepsze. Dla mnie to jest najbezpieczniejsze. Sam Tu, ty, używam. tutaj w ogóle mamy automotive i jeszcze LiFePO 4. No Już lepiej się nie da. to już komplet. To już komplet na pisze. Powiedz mi teraz, co to pokazuje. Bo to takie już, to już skądś znam. No to wyświetlaczyk, tak, Weź pan to tak. do ręki, bo mój kręgosłup trochę już, wiesz, przeżył. No to wyświetlaczek znamy. Także Czyli mamy temperaturę ogniwa. podstawowe. Najcieplejszego, najzimniejszego i średnia, tak? No i średnia, Stypy, tak. tak. No średnia wyliczana to, ale to był taka Module powiedzmy. z 1, co to jest, co? To zależy od nas. Działaliśmy kiedyś na modułach, no a teraz jeżeli przyszły Aha. całe baterie, żeby nie Wiem. przeprogramowywać wszystkiego, no to jest dostosowanie się, czyli mamy jeden duży moduł, tak, Tak bateryjny, jest. 108 ogniw 108 w godzin. No szeregu. powiem ci, jeszcze powyżej setki nie byłem. Coraz więcej tych ogniw tak naprawdę. Ale wolt też nieduży jak na 108 ogniw. No Bo bo, te LiFePO 4 no, zeszli, no bo w licie to było, już by było syto. dokładnie, no ale jak się doładuje, to też Wiem. muszą wyrównać, Tak, no tak, bo tak. silniki wszystko było projektowane na NMC, tak, Wiem. na litowo-jonowe, także. Litowo-jonowe. No i tutaj mamy właśnie najwyższy, najniższy parametr, średnią i tak, 355 V, no i ta delta 3 mV nawet to teraz W mamy. tym momencie. Także Nie nie ma duży rozjazdu żadnego. pobór, ale. No to zobaczcie, na 108 ogniw rozjazd pomiędzy najsłabszym a najmocniejszym jest 3 mV. No i pokaż No mi. to o czym my tu rozmawiamy, tak naprawdę, nie? No i system jest ogólnie już cały spięty.
Skrzynki was nie interesują, co jest w środku, to nas interesuje ten. No i lecimy, na razie testowo lecimy, trochę podciągamy z sieci, trochę jeszcze PV-ki chodzi, trochę baterii, bo to jest pierwsze uruchomienie i... Znaczy to tam bardziej tak... Ja cię kręcę, jak ja wyglądam. No normalnie, jak zwykle. No właściciel instalacji prosił, żeby zweryfikować, pozaglądać, czy dobrze poskładał. Według mnie rewelacja. Jak bardzo. Na pierwszy taki wykon... Drugiego rewelacja. Chyba takiego nie zobaczymy. Takie, nie, takie nie, a to i grona też, ale ja mówię no, od strony technicznej, jest też super fajnie zrobione. Także jest okej. Okay. No to zaglądane do komputerku. No elegancko. Także fajnie. No, tak, można to zostawić. No tak? Oczywiście. Zobaczymy. Tak jak zwykle testowo na małych, małej pojemności. Mała pojemność, tak, mały zakres, a tu już właściciel sobie będzie tutaj tym operował coraz więcej. Pamiętajmy, każdy właściciel takiej baterii musi się nauczyć obsługi tego wszystkiego. Tak, obowiązkowo. Bo tu obowiązkowo. Nikt nie będzie nad nimi siedział i ich pilnował. Tu system wszystkiego pilnuje, ale obsługi trzeba się nauczyć. Czy nie, no. No. Tak obsługa jak, nie jest trudna. Nie, jak ja się nauczyłem to... Powiedzmy inaczej, w komercyjnych rozwiązaniach zawsze bardzo dużo widełki są i nie wykorzystujemy tej energii i to jest czarowanie, po prostu czarowanie. A tutaj możemy sobie jednak wykorzystać 99% dostępnej energii. Ty, na temat magii właśnie, o. Bateria, ile faktycznie ma pojemności? No, czekaj. Właśnie tutaj no. Jest, tu coś mnie kłamie i ja nie wiem, bo wygląda na to, że ona tak w granicach 100 kWh ma. A pokazuje 60 około tylko użytkowej. 7, nie, 60 nie? Dostępnej wyliczonej, aha. 70 użytkowej, że jest dostępne. To w ogóle to tak. Magia tych cyferek, ale to tylko cyferki i BMS. Ja nie wiem, czy to jak się to ma z prawdą i czy się nie mija, ale tutaj właściciel zweryfikuje. No ale docelowo, że 100 kWh da się z tego wydusić. Nawet żeby 80 to już jest. Oho. No, taka już by mi wystarczyła, ci powiem. Nie? Tak, na takie 70-80. Ale wiesz, że u ciebie nie wejdzie, albo musisz w dół. Na ścianę, na zewnątrz, mówię. Aha, no to na zewnątrz. Zobaczymy. W lecie ją się osłoni czymś, a w zimie jakieś zimno będzie, to i tak. Tak nie ma czym ładować tej baterii tak naprawdę. No tak. No ale to... A ona jest wodoodporna, wszystko odporna, nie? Tak, tak mówiłeś, tylko przykryć... temperatura wysoka i grozi, a nie niska. No nie, no tak no. Delikatnie osłonić oczywiście o takich bezpośrednich tak warunków. Kołderkę się na nią zarzuci, puchową, ona też przed słońcem. Oczywiście, no. Ale wilgoci naciągnie. Syntetyczną, przecież nie. No to ona nie. A, no dobra, bo zbaczamy z tematu jak zwykle. Także słuchajcie, tak temat z trasy, bardzo fajny i da się? Da się. Gdzie to jest, wam nie powiemy, bo chłopa będą później to po wiosnę naciągać. Także to nie o to, tylko chodziło znaczy, jakby, o całość. Jakby coś, to jest ta chałupa, gdzie wszystko tam wszędzie ciemno, a od niego świeci. To znaczy, że aha, to tam. To się dowiedzą wtedy, to się wtedy dowiedzą. Dobra, bo przyciągamy temat. Słuchajcie, może się jeszcze takich parę tematów w międzyczasie pojawi, to już tylko od tego gościa zależy. Czy mnie wyciągnie na jakąś wycieczkę. I tyle. Także temat fajny, ogarnięte jest. My lecimy. Do domku, bo czas nagli, także szczęścia, zdrowia, pomyślności. Na razie, cześć. Najlepszego.